Witam wszystkich w kolejnym filmie z cyklu, w którym testuję radiotelefony, głównie pod kątem parametrów radiowych. Dzisiaj leżący tutaj radiotelefon, pewnie wielu osobom znanym, jest to już dosyć powszechny model, radiotelefon analogowo-cyfrowy DMR, Baofeng DM-1701. O samym radiotelefonie dużo tutaj nie będę opowiadał. Tak jak powiedziałem, jest dosyć znany i jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, już pewnie dużo materiałów powstało, więc nie będę się powtarzał, zwłaszcza że nie miałem okazji za bardzo go używać, bo jest to kolejne urządzenie dostarczone przez kolegę Łukasza tutaj do testów. Także ja tylko sprawdzę, jak ono funkcjonuje w części radiowej. Radiotelefon ma wgrane oprogramowanie OpenGD77. Jest to znane oprogramowanie do zastosowań amatorskich. Ja specjalnie nie jestem w nim obeznany, nie korzystam z tego. Jak wiecie, ci co oglądają, znają mój stosunek do łączności cyfrowej i do różnych wynalazków. Ja bardziej sprawdzam tutaj te rzeczy pod kątem radiowym i parametrów, jakie mają. No, o samym oprogramowaniu, wyglądzie, no nie mam co tu się rozpowiadać, bo każdy, kto będzie chciał, zobaczy, na czym polega funkcjonowanie tego oprogramowania OpenGD. Ja od razu przejdę zaraz do testów radiowych. Radiotelefon dosyć spory, mniej więcej podobnych rozmiarów jak kilka dni temu testowany Ailunce, który nie wypadł zbyt dobrze. Wagowo Baofeng jest dużo lżejszy od tego Ailunce'a, co by mogło świadczyć, że ten Ailunce troszeczkę lepszy jest, no ale nie wypadł tutaj zbyt dobrze. Zobaczymy, jak wypadnie ten Baofeng. Wiemy, że jeżeli chodzi o parametry radiowe, zwłaszcza pod kątem nadawczym i emisji niepożądanych, no mamy tutaj bardzo różne wyniki, od bardzo dobrych po bardzo złe, więc zobaczymy, gdzie te urządzenie plasuje się pośród innych Baofengów. Także ja od razu przechodzę do testów. Radiotelefon jest już podłączony, standardowo zaczynam od części odbiorczej, najpierw w pasmach amatorskich, potem na kilku wybranych częstotliwościach, żeby zobaczyć, jak wygląda czułość w całym paśmie, i dodatkowo ten test z anteną zewnętrzną, ze słabym sygnałem, jak sobie radzi to urządzenie przy troszkę większych zakłóceniach w otoczeniu. Także mamy częstotliwość 145, w radiotelefonie też jest ustawiona i zaczynamy pomiar. ,13 mikrowolta, czyli całkiem dobrze. Teraz zobaczmy w paśmie 70 cm. ,17, no jest to dosyć dobry wynik. Jak pamiętamy, ostatni Retevis miał tu bardzo wysoką czułość, co się rzadko zdarza, ale to był taki pojedynczy przypadek. No i teraz zobaczmy czułość poza pasmem amatorskim, na skrajach, czyli 137. 0,13, czyli bez zmian, 155, 0,13 i 173. 0,troszeczkę gorzej, czyli praktycznie w całym paśmie VHF ta czułość jest na jednakowym poziomie, to są niewielkie różnice. Zobaczmy pasmo UHF. 0,14, 0,18, czyli ciutkę gorzej, ale to jest żadna różnica. Tutaj jeszcze troszeczkę słabiej, przy 450 i 469. No nawet trochę lepiej, czyli można przyjąć, że czułość tego urządzenia jest 0,13 mikrowoltów w paśmie VHF, 0,17 w paśmie UHF, taka uśredniona. Ja teraz przepnę tutaj złącza i zrobimy test na sygnale beacona amatorskiego. Już urządzenie jest przepięte, oczywiście standardowo drugi wzorcowy Anytone. I zobaczmy, jak wygląda najpierw na Anytone sygnał. W tej chwili idzie beacon, znaczy znamiennik, przepraszam, beacon to jest cały czas. Poczekamy na nośną. No i mamy nośną, która jest dosyć dobrze odbierane. Oczywiście szumy są, no ale o to chodzi, żeby sygnał był słaby. Dwie kreski na wskaźniku. Dobrze, i przepinam teraz do badanego Baofenga, który też ma ustawiony tą częstotliwość. Na praktycznie nic tutaj nie słyszę. Widzicie SMET, który tutaj oprogramowanie GD ma, jest na full praktycznie. Ale nie słyszę nawet śladów. A więc jeszcze jedna próba. Próba z filtrem na pasmo radiowe, broadcastingowe. No i słyszycie, że tutaj to odbiera. Czyli pewnie zauważyliście, że pierwszą rzeczą, oprócz tego, że te radia mają małą odporność na duże sygnały, jest fakt, że nie mają one w ogóle filtru żadnego, który by blokował częstotliwości inne niż te, które odbieramy. Urządzenia, tak jak właśnie Anytone, czy kilka innych, które tu na filmach pokazywałem, które odbierały spokojnie tego beacona, zapewne filtry miały tutaj w tej części radiowej. Te urządzenie na pewno tego nie ma. Więc teraz do najważniejszej części trzeba przejść, czyli pomiary nadajnika. I znowu jesteśmy podpięci pod miernik. Częstotliwość 145, moc 5 W. Tutaj nie będę robił pomiarów na zasadzie duża, mała, średnia, jak to mają niektóre radiotelefony, bo tutaj, jak wiecie, mamy oprogramowanie OpenGD77, które umożliwia kalibrację tej mocy i ustawienie później sobie kilku poziomów, tak jak tutaj jest na przykład, że możemy zmienić 4, 3, 2, 1, 700, 500 i tak dalej, aż do chyba 50, jak tu widzicie, miliwatów, ale to musi być skalibrowane, żeby te wskazania miały sens. Także tutaj sprawdzę tylko na maksymalnej mocy, jaka jest ustawiona w radiu. Nie musi odpowiadać tym 5 W, bo jest to moc maksymalna, jaką to urządzenie może po prostu dać. Także zaczynamy na 145 MHz. ,8 W. Zobaczmy na 435. Zaczynamy od pasma amatorskiego, tak jak mówiłem. No i praktycznie 5 W, 4,93, pomijając straty i tak dalej, około 5 W jest. No i teraz przelecimy szybciutko te zakątki spoza pasma amatorskiego. 5,06 na 137. 4,96 i 173. 4,68, czyli troszeczkę moc spadła na dolnej części. Teraz pasmo UHF. 5,5 W, czyli nawet więcej. 450. 4, czyli tu już spada, i 469. 2,6, czyli tu widzimy mocny spadek mocy, jeżeli chodzi o zwiększanie się częstotliwości w paśmie UHF, czyli tutaj już tej mocy nie będziemy takiej mieli. No i teraz co jeszcze? Szybciutki test, zanim będzie pełny test na analizatorze. Test harmonicznych. Podstawowy. I zobaczymy, co nam na 145 mega pokaże. Jesteśmy po ostatnim radiu Retevisa, które wypadło tragicznie. No zobaczymy, jak akurat ten Baofeng się sprawuje, jeśli chodzi o harmoniczne. No, minus 50, 55, 53, 58, 60. Czyli tu mogłoby być lepiej, ale można używać te radio spokojnie. Tutaj nie musimy się obawiać, że coś się zadzieje. Zobaczmy jeszcze na mniejszej mocy, bo wiemy, że tam są dziwne zjawiska. Powiedzmy, ustawmy 2 W. Nie wiem, ile tu będzie, no ale zobaczymy, jak się rozłożą harmoniczne. No tu już widzimy, że czwarta, przepraszam, jest troszeczkę wyższa. Druga jest niższa. Czyli te dziwne zjawiska związane z innym rozkładem harmonicznych w zależności od mocy zawsze w tych urządzeniach występują. 435 mega i moc duża. No i tu oczywiście tylko drugą harmoniczną, jak pamiętamy, bo urządzenie jest do 1 giga. A podobnie, minus 56, czyli podobnie nawet lepiej niż tam. Także, no jeszcze sprawdzimy na pełnym analizatorze, ale no tutaj brawo. Te radio można sobie spokojnie używać, zarówno i odbiorczo, i nadawczo. Proste, ale funkcjonalne i nie widzę żadnych problemów, jeżeli chodzi o część nadawczą, i odbiorcza jest też tutaj, jeśli chodzi o czułość, na bardzo, bardzo przyzwoitym poziomie. Także ja przypinam się do analizatora. Podpiąłem już urządzenie do analizatora widma. Częstotliwość mamy tutaj 145 MHz. Moc sprawdźmy dużą. No i zobaczmy, jak wygląda. Na poprzednim pomiarze wyszło dobrze, to zakładamy, że i tutaj będzie też bardzo ładnie. No, przypomnijcie sobie wykresy analizy widma z tych gorszych urządzeń, jak wyglądały poszczególne harmoniczne. Także tutaj można powiedzieć, jest bardzo dobrze w tym urządzeniu. Jeszcze z ciekawości wrócimy na tą mniejszą moc, tak jak wiemy, że tam na przykład 2 W, czyli tam połowa. No, zmieniło się to troszkę na niekorzyść, ale a przy tej minimalnej 50 mW, co to pokaże? No, tu już jest różnica kolosalna, czyli tych mniejszych mocy nie ma co używać, bo bardziej siejemy niż na większych. Widzicie? 4 W i już jest dużo lepiej. No i jeszcze 435 mega przy pełnej mocy. No tutaj prawie w ogóle w tym układzie są niemierzalne, także spokojnie można używać. I też tutaj zrobimy sobie małą moc, jakąś powiedzmy pół wata. No tutaj trzecia harmoniczna się troszeczkę pojawiła, ale to jest poziom bardzo niewielki, zgodny z założeniami naszych pomiarów. Tutaj już selektywnych nie będę robił, bo przy tych wystarczająco widać, że urządzenie spokojnie nadaje się do pracy, nie sieje tak jak to niektóre inne, które tutaj prezentowałem, testowałem. Także radiotelefonik można spokojnie używać. Odnośnie innych jego wad czy zalet pod kątem funkcjonalnym oprogramowania, no to tutaj się nie będę wypowiadał, bo to są zupełnie inne tematy. Oprogramowanie też jest zupełnie inną rzeczą. Jedno jest lepsze, drugie gorsze, to już co kto woli. Natomiast jako urządzenie radiowe można spokojnie ten radiotelefon używać. Także to tyle w tej prezentacji i pomiarach. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania filmów, jakie na nim się pojawiają, zadawania pytań poprzez Facebooka, Messengera, Instagrama, maila. Jeżeli coś chcecie tutaj, żeby się pojawiło, dawajcie znać. Jeżeli macie sprzęt, który byście tutaj użyczyli do pomiarów, też zapraszam do kontaktu, bo na tym głównie te pomiary bazują. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.